po bitwach, które Polska stoczyła w 1458 oraz 1459, zagarnęła wiele prowincji oraz uwolniła Gdańsk. A więc witam was w czwartym odcinku, kiedy to będziemy musieli sobie zregenerować nasz manpower, trochę ustabilizować nasz kraj. Mamy w sumie pieniądze, które możemy wydać na różne rzeczy. Przede wszystkim to ja bym to generalnie wydał na... O, mamy drugiego chyba misjonarza. Tu nie nawraca, nie wiem czemu, okej. Anulujmy go, niech nawraca tutaj. Kultura. Kultura, mamy jakiś luternian. Ja mam trochę za cicho grę. Okej. Ale to myślę nie musimy sobie tutaj nawracać, ona jest akceptowalna. Zobaczmy jak to wygląda, jeśli chodzi o... Tutaj mamy tylko jeszcze tylko dwie prowincje. Trzy prowincje, bo jeszcze Marmos, które oczywiście zagarnęliśmy. Ja bym tutaj pokusił się o atak na Walachię. Tylko mam troszeczkę za mało wojska i dużo krajów jest tutaj wkurwionych na mnie za to, że im zagarnęłem właściwie pół Europy. Szczególnie tutaj widzę Węgry, zakon liwoński. Boję się trochę o koalicję, ale dlatego na razie nie wypowiadamy wojny Walachii, choć w sumie ona by była nawet całkiem niezłym wasalem. W sumie. Pomagałaby mi w wojnach i w ogóle. Czy by ich nie zaatakować i sobie nie zagarnąć? I powiedzieć, wy będziecie moim wasalem? Chyba tak zrobimy. Tak, myślę, że to będzie spoko pomysł. Czekajcie, ja sobie tylko wezmę ich. Tak, tak. Okej, nasz przychód wygląda mega spoko. Mamy aktualnie plus 3,5 przychodu. I 16 tysięcy armii. 17. Więc spoko. Dla mnie git. Okej, czy my mamy... Czekajcie, ja sobie tylko poklikam na te prowincje. Tu co, jakieś wełna, tutaj jakieś kotwice, czy coś tam. Czy cokolwiek... O, mamy prowincję, która wydobywa złoto. Znaczy chyba jej aktualnie nie ten. Korujemy ją, a będziemy wydobywać złoto. Znaczy nadal już chyba wydobywamy. No będzie trzeba ją busnąć na pewno, żeby tego złota było więcej. Ale przez to będziemy... Czekajcie, zatrudnię sobie doradcę. Przez to nasza inflacja będzie cały czas wzrastać i będziemy musieli ją skutecznie gdzieś tam redukować. Zobaczcie, tutaj Wenecja zabiera co swoje. Ona na pewno tutaj zabierze z kilka prowincji, jedną, dwie myślę. Zaraz zobaczmy. Czy jak kliknę na Wenecję, to ona... Myślę, że jedną prowincję zabierze chyba. Jedną prowincję, do której ma roszczenia. A ja tej Walachii bym tą wojnę wypowiedział, żeby ona była moim wasalem. 9 tysięcy wojsk jest spoko. Wy macie tutaj roszczenia do Mołdawii, tutaj do Otomanów. Dobrze, to wypowiedz mi im wojnę. Nie mam casus belli, no to zaraz wypowiem spokojnie. Musimy zrobić najpierw casus belli, czyli sfabrykować klejmy. A jak zwykle nie włączyłem czasu. Więc zrobię tak jak zwykle na... Oj, jakiś event. Zły event, national tax modifier, minus 15, national manpower, no nie, manpower na pewno nie. National unrest. Ja myślę, że weźmiemy to. Okej, niech sobie czas leci, a ja sobie włączę w tym czasie nagrywanie, znaczy czas. Okej, żeby te odcinki nie miały 50 minut. Los Papal Seis, 10 prestiżu. To brzmi jak coś, co chcemy wziąć.
No, aktualnie pomoże. Musimy... Kurczę, o nie. O nie. O nie. Pomoże... Bym musiał zerwać Królewski Mario z Pomorzem. Stracimy jeden, stabilność. Ale to jest konieczne, ponieważ Władca Pomorza przejmie tutaj moje rządy. Nawet dwa chyba. Czy co? A nie, nic nie straciłem. O dziwo. Pomorze mnie wtedy nienawidzi, ale spoko. I nadal... Nadal... Nadal może mieć mój tron? Halo, halo? To tak chyba nie miało być. Dobra, sobie zwiększmy sobie udziały mojego króla. Może mamy plus 6 prestiżu. Spoko. Tak, poprawiajmy relacje z Mołdawią, by wkrótce manektować. A tutaj Wenecja ma potężne wojsko. Dziwne. Dobrze, trus nam się skończy z zakonem liwońskim za 13 lat, tak samo myślę tutaj z krzyżakami. Oczywiście uwolniłem Gdańsk, ponieważ chcę go później zagarnąć. Tego. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. Dobrze, no to niech ta Walachia, czy jak to tam się... Mówicie, Walachia, czyli Wołoszczyzna chyba po polsku. Niech ona będzie moim wasalem, tylko najpierw trzeba klejmy zrobić na nich. Trochę to na pewno potrwa. Możemy sobie ustawić rywala. Krym byłby całkiem spoko rywalem. Tylko czy wy jesteście, macie sojusz z Nogajem i ze Złotą Ordą, no to trochę Lipton. Złota Orda jest duża. Teoretycznie niedługo będziemy mogli, jak sobie zanektujemy, będziemy musieli gdzieś tam zaatakować Krym. I przede wszystkim musimy osiągnąć 10 technologię administracyjną. O, mamy już minus 10. Czy jesteśmy już murzynami powoli. Dobrze, z Mołdawii weź tego. Poprawiajmy relacje z Austrią, choć która i tak nas kocha. Ale poprawiajmy. I oczywiście z Czechami. Którzy też nas w sumie kochają, ale zawsze... Żeby nagle nie zerwali z nami sojuszu. Dobrze. Poprawiajmy relacje, klejmy. Proszę bardzo, Ryzań nadal istnieje. I jest wasalem Złotej Ordy. Niesamowite. Tak samo jak Psków jest wasalem Moskwy. A Nowogród? Nowogród ma tylko sojusz z Szkocją. Dobrze, to trochę się tutaj kraj wkurwiło na mnie, że pozabierałem. A to już widzę, mija. Już mija. Niedługo będzie... W sumie to moglibyśmy teoretycznie zabrać tą Walachię. Czy my chcemy? Czy my chcemy zabrać Walachię? Chcemy zabrać Walachię. Więc teoretycznie poczekajmy do 70. Więc wycofajmy te wojska. Poczekamy do 70, czy jeszcze 9 lat aż. Pererem. Over extension. Tutaj widzimy, robimy klejmy. Evencik. O, proszę bardzo. Pozytywny jakiś. Czyli teraz na pewno... Kurczę, jakieś chrypa mi wzięła. Zobaczcie, z samej tej prowincji ze złota... Halo. Prowincja. Otrzymujemy 1,7 dukata. Fajnie. Fajnie. Ładnie to wygląda. W samej jednej prowincji. Więc mamy plus 2, jeżeli sklejmujemy, dojdą do tego podatki. A podatki w sumie nie są duże. Podatki tam dają, no widzicie. Nie no, w sumie. Podatki do sobie to tax. 20. No to na pewno jeszcze będziemy mieli przychód na 3, coś takiego. O proszę, manpower jeszcze regeneruje. Zbierzemy 21 tysięcy manpowera. Węgry i tak dalej muszą nas znowu... Znaczy koalicja węgiersko...
z tymi dwoma zakonami, bo Dania tutaj myślę nie weźmie udziału. Choć w sumie. Dobrze. Poczekajmy, poczekajmy. Głównie ta gra polega na tym, by czekać. Ten odcinek myślę będzie krótszy, bo teoretycznie nic się na nim nie będzie działo, chyba że jakieś bunty nam tutaj wybuchną, a to jest całkiem prawdopodobne. Jeżeli nie zdążymy zrobić korów, a widzę, że już się zaczynałem, zaraz skończą się kilka korów, a resztę tutaj spokojnie w 62. No to za rok. Fajnie mieć rywala, bo wtedy otrzymujesz jakieś bonusy, na przykład jak sobie weźmiemy na to. Otrzymujemy różne bonusy. Więc spoko. No kurde, wziąłbym jakieś rywala, ale wszyscy są zbyt mocni. Choć Polska już jest duża, już jest potężna. Jeżeli będziemy w ogóle mieli... Stworzymy jedno tutaj razem Rzeczpospolitą z Litwą, to już będziemy naprawdę potężni. O, proszę bardzo, kto to? Dania przejmuje, ojejciu. Tak w ogóle. Nie wiem jak to działa, wydaje mi się, że jeżeli tutaj przejmie teraz tron ktoś z Pomorza, to my wtedy tracimy jednocześnie unię personalną z Litwą i wtedy stajemy się osobnymi państwami. Tak mi się wydaje, nie wiem, ale oby tak się na pewno nie stało. Zobaczcie, Austria nas kocha. Bohemia nas kocha. Walachia nas nie... ma nas w dupie. Z tego bardzo powodu się cieszę. Ojejcie, jak zabierają. Jak Wenecja zabiera, co chce. Na pewno tą Serbię bym chciał zaatakować w przyszłości. Z kim ty masz sojusz? Z Bośnią, czyli te dwa kraje tu bym mógł ze spokojem sobie zjeść. Gdybym tutaj odblokował jeszcze jedną prowincję od Węgrów, które też zrobimy, bo truce nam się z Węgrami kończy dopiero w 64. Bez kitu. Czemu tak wcześnie? W 74. Właśnie. Więc tak samo jak z zakonem krzyżackim. Więc wtedy możemy oczywiście zaatakować zakon krzyżacki, który już chyba nie ma sojuszu nawet z Węgrami. Poprawię relacje z Litwą. Prawo przemarszu od Saksonii. Walcie się na mordę. A w sumie? No już za późno. Dobrze, wycofaj dyplomatek. Już tam dosyć poprawiłeś relacje z Austriakami. Przydałyby się nowe technologie, bo tu jesteśmy murzynami trochę. Bo teraz zabieramy i dużo tracimy administracyjnej, w sumie dyplomatycznej też. A na administracyjnej i militarnej mi w sumie najbardziej zależy. Nasz przychód wygląda spoko już. Spoko wygląda, okej. Okay. Czy wy chcecie wybuchnąć? No chcecie, ale... O, oklejmy się, zrobię to, pewnie nie wybuchniecie. Pewnie. Choć nie wiem, możliwe, że wybuchniecie nadal. Wtedy możemy zwiększyć sobie w prowincji, którą sobie wybierzemy, na przykład tutaj możemy zwiększyć sobie autonomię. I mamy local unrest minus 10 i wtedy już nie będą chcieli wybuchnąć. Więc... O, sklejmowaliśmy już. Plus 3,5 przychodu, plus 3,2 przychodu. Zaraz będzie jeszcze więcej. Od papieża. Czy my chcemy zostać papieżem? Nie chcemy. My zamiast bardziej niż zostać papieżem, chcemy tutaj dostać jakieś national legitymacji plus 1. Znaczy... roczną legitymację plus 1, czy takie różne... Stabilność 1, możemy sobie za to wymieniać, tak jakby, za te punkty. Nowy papież oczywiście. Po raz kolejny tutaj państwo papieskie. The Papal State. Okej, skorowaliśmy wszystkie prowincje i teraz
Czy wy nadal chcecie wybuchnąć? No chcecie. Chcecie w tym memelu i tak dalej. To jest dużo prowincji, których chcecie wybuchnąć. Dlatego ja tu bym zwiększył autonomię. Nie chce mi się z wami walczyć. Może tu na pewno. A tu możemy oddać prowincję Węgrom. Haha, śmieszne. Dobrze, tu zwiększa autonomię, tu zwiększa autonomię, tu zwiększa autonomię. Choć autonomia, ej! To nam obniża chyba podatki, produkcję. A sprawdzę z ciekawości, okej, mam 34, 25 nam obniża. No to trochę Lipton, ale spoko. Teraz już nigdzie nam nie chcą wybuchnąć, oprócz tutaj jakieś Kiewian Separatis. Kijew, a. Chcą stworzyć państwo Kijew. Twórzcie, jeżeli chcecie, nie ma problem. No problem, my friend. Możemy nową technologię administracyjną. Tak właśnie zrobimy. Czwarta. Do 10 jesteśmy w domu. Do 10 jesteśmy w domu, no. Ile mój król ma lat? 35, no to jest spoko. Musimy sobie tutaj zwiększyć wpływy na naszego króla, by to on miał władzę. By to on przejął władzę, a nie jakieś Pomorze. Władca z Pomorza. Okej, mam power nawet spoko, więc generalnie ja bym wziął tą Wołoszczyznę, ale się wkurwią. Wkurzą się, no, wkurzą się Węgrzy. Czy my chcemy ich wkurzyć? Teoretycznie mam to w dupie. Atakujemy Wołoszczyznę. O proszę, Transylwania powstała. Niesamowite, akurat was zaatakuje. Niesamowite to. Powstało sobie państwo na kilka dni. Świetny. Bardzo, stwórzmy klejmy. Tak. Zaatakujmy najpierw ich. Się nich tutaj, choć w sumę mogę się trochę wkurzyć. Tak jak sądziłem, zabiorą tutaj Wenecję. Czy wy macie jakieś roszczenia? Macie tutaj dużo moich prowincji. Szczerze, Węgry, mam was już w dupie. Jesteście chujowym krajem. Tyle wam powiem. Ta Transylwania podoba mi się. Z ziemią. Zrobimy tylko klejmy. To sobie idźcie. Idźcie do Marosa. Ale mamy hajsu od cholery. Można by było gdzieś coś zbudować. Czy nie? Mam jakieś budynki? Mam w sumie. Zbudujmy. Tu plus 20 aż przychodu, plus 26. No zawsze to tam jakiś przychód, a. O, wezwanie do wojny. Wezwanie... poczekajcie, bo muszę otworzyć ojcu. Uno secundo, signore, por favore, grande. Okej, jestem. Witam z powrotem. My oczywiście akceptujemy to wezwanie do wojny. Powalczmy. W sumie to trochę Lipton z naszych planów tutaj. Dwie wojny można prowadzić, można. Walczymy tylko z Wenecją, tak? Tylko z Wenecją, więc... Więc w sumie mam ich w dupie. Tak, no tu Austria sobie ze spokojem poradzi. A my z tą Transylwanią sobie się rozgromimy, choć najpierw bym wolał Wołoszczyznę zabrać. Tutaj, te dwie tutaj całe bym zabrał. Jak tam z Mołdawią? Tak, lubią mnie, lubią mnie. Okej. Okay. Klejmy się zaraz na Wołoszczyznę zrobię, więc zaatakujemy Wołoszczyznę, zabierzemy co nasze. Oj, evencik.
Trochę na tą Włoszczyznę będziemy potrzebować administracyjnej siły, żeby ją skrejmować. Oj, tu są też góry, więc... A ta Transylwania to sobie powstała i zaraz przestanie istnieć. Czy my możemy w sumie jakichś podwładnych stworzyć? Na pewno możemy. Tylko kogo? A, nie mogę, gdy jestem w wojnie, bo chyba tu się tworzy poddanych. No, klejmy, halo. Jakbym mógł, to bym zabrał obydwa kraje, ale to będzie grozić. Na pewno do koalicji wejdą Węgrzy, może też Bośnia, Serbia, Zakon Liwoński, Zakon Krzyżacki. To myślę wszystko. Trochę tu pozabierałem, tu się szczególnie oni się tutaj nie wkurzą. Może Węgrzy się wkurzą, więc to nie ma problemu. Możemy zabierać co nasze. No, come on, róbcie się. Już 1000 dni robimy te klejmy. Długo to trwa. A tutaj będziemy tylko jakieś 400. Więc tu jakoś długo. No tak. Tu otrzymujemy tylko 1,80%, a tutaj 2,10%, więc... Dobrze, już możemy... Halo, halo. Chcę zniszczyć szybciorem tą Włoszczyznę. 98, to już wyruszę sobie do Marosa. 99? Bang. Mam klejmy? Znaczy... chyba... Nie, to nie są klejmy. Jak to się nazywa? A nie, no klejmy. Dobra. A... Stop. Jak robię... Overextension, to co ja robię? Klejmy? Dobrze, nieważne. Wypowiadamy wojnę, nie wołamy nikogo. Łączmy nasze kraje, zniszczmy tutaj wojsko Włoszczyzny. Uciekli, jakie śmiecie murzyńskie. Uciekli mi, cholera. Byłem pewny, że zdążę ich dorwać, ale to nic. Oj, zniszczą mi wojsko mołdawskie niszczyć? Mojego wasala? Nie ma. Dziękuję. Tyle was było. Jeszcze się gdzieś wycofują, to spok. Ubiegniemy ich nawet. Gdzie się wycofujecie? A, tu. Świetnie. Miło słyszeć. Dobrze. Tyle było wojska. Podzielmy na pół i jeszcze tu przejmujmy. A to jest za mało, o kurde. A ile tu potrzeba? Dobrze. To tak zróbmy. Mamy kasę z Belin na Transylwanię, którą oczywiście zabierzemy już, jakby inaczej. Tak najpierw skoczmy tą wojnę. Z Włoszczyzną. Też sobie długo nie pożyła. Choć nie, ona jest w sumie od początku gry. W wcześniejszych patchach nie było jej od początku. O, jeszcze możemy tu okupować sobie, przejdziemy Węgrami. Nowe jednostki? Nie. 2,5 przychodu. Spoko. Nie narzekam. Tu możemy busnąć. Ile nam to da? Production 1, 2... O, dużo nawet. A tracę dyplomatycznej punktów, więc spoko. O, jakieś tu kurde armie powstały. Co to ma być? Halo. Nie mogę... Anulowali jakiś przemarsz wojsk pewnie. O, wy śmiecie. O, nie, tak być nie będzie. No trochę to potrwa, kurczę, to obleganie. Tu już w ogóle z Papa State'em możemy... Nie możemy jeszcze, bo w sumie nic nie oblegamy, no tak. Tej koalicji w sumie tutaj się nie boję. A Ottomani, jak tam Ottomani? Ci wyruszyli w ogóle tu przejmować, okej. Ottomani w sumie to się nie rozwijają, że tutaj kilka prowincji zabrali. Ottomani... Nas w sumie lubią. I czy wy byście chcieli sojusz? Aha, wy macie, dobra. To gówno z sojuszem, ale poprawmy relacje jeszcze.
Żebyście czasem mnie nie zaatakowali, halo. Musicie nas lubić. Wbijamy tu? Nie, dobra. Okej, okay. W sumie to za dużo sobie tych relacji z otomanami nie poprawimy, ale zawsze to coś. Mam nas w dupie w sumie teraz, więc... Oni prowadzą jakieś wojny z Portugalią. W ogóle, ale mają zajebistego króla, ja się nie dziwię, że otomani są potężni, jeszcze mają różne eventy. Co ty chcesz? Gdy mam rekolekcję. Zajebisty pomysł. Halo, wracam. Halo, jestem. Cześć. Z powrotem. Oczywiście jak zwykle mi się drom, dlatego nigdy nie nagrywam, gdy ktoś jest w domu, bo zawsze jest jakiś problem. Dobra, odwołajmy już dyplomatę z Ottomana. Daj, bo ja bym chciał jeszcze w tym odcinku, kurczę, skończyć tą wojnę. Zabrać co moje. Ojej, jakie bunty w ogóle w Czechach. Pomógłbym wam, ale teraz nie mogę. 5000 aż się zrobiło wojska, cholera. Spisujmy nie mogę. Nie. Ale Austria sobie tutaj pozabiera, kurczę. Oni zabierą co ich. Na pewno coś zabiorą, czy nie? Jest mi Austro. No, halo. Myślę, że nic nie zabierzecie w sumie. Choć w sumie to byś pewnie zabierzecie. No, kilka prowincji myślę Austria sobie zabierze w tej wojnie. Bo ona uważa, że to ich prowincje. No przyjmujcie dalej, tef. A my zbieramy w ogóle hajs chyba, jak jesteśmy na ten... Czy możemy ustalić wojenne podatki? Możemy. Będziemy dostawać pieniądze. Więcej pieniędzy. W sumie po co nam więcej... No, dobra. Skoro można mieć więcej pieniędzy, czemu nie? Zbudujmy znowu te... Te świątynie, czy co to tam jest. Okej, okay, zaraz sobie przejmiemy Tirgowie. Czy ty jesteś dobrą prowincją? Ty jesteś chujową prowincją, po co mi ty? A ty? Show prowinc? Ty jesteś nawet spoko. Ty też. A ta prowincja, to ja nie wiem, co to jest w ogóle. Ale już wezmę, już jak wezmę. Z przymusu, ale wezmę. Zawsze to jakieś 10 setnych dukata. Okej, okay, przejąłem. Dobra, to teraz robimy napad na bank. Wszyscy do góry ręce. I zabieramy jeszcze jedną prowincję. I git. Nie ma szans, że wygrałem w ogóle. Tak z ciekawości, jaki wy macie? 12 prestiżu, więcej ode mnie. Co za dziki. I czwarta technologia... wojenna, ja też mam w sumie czwartą, więc... Nie macie szans, tak jak myślę. Wycofajmy się może tymi...
Złączmy sobie i podziel to mi jakoś normalnie. Okej, podzieliło jakieś normalnie. Dobra, to ja generalnie dwuszczyzny chciałbym. Co to i to? Już mogę spisować, chciałbym pieniądze. Ktoś się wkurzy? Co ma do tego Dania? Przecież Dania jest wciul daleko. Czemu się wkurzy Dania? Dobra, bierzemy w sumie. Co mi tam? Choć w sumie jednej bym nie zabrał. Nie, i tak nie mogę nic. Jakiś prestiż większy. Może to? Zmień religię, bardzo ciekawe. No to prestiż, bo to prestiż, no prestiżu mi zależy, ale w sumie dobra, jolo. Bierzemy to. Nie! Mogę, nie mogę. O nie, nie zabrałem tego, co chciałem. O nie, zostawiłem wołoszczyzny kawałek. O nie, nie mogę cofnąć, bo gram na Ironmanie. O nie, jaki błąd. Jaki żem błąd popełnił, nie. Czy jakaś koalicja mi grozi? Z tymi cwalami tu w ogóle idźcie. Poprawmy relacje z Litwą, bo nas tak jakby tak średnio lubią. No nie, nie zabrałem całej włoszczyzny. Teoretycznie zabierzemy ją później, to wiecie. Ale to mogło być pieniądze większe. A ta Polska nawet już spoko wygląda, więc... Kolejna wojna nas na pewno czeka i to będzie z Transylwania. Pewnie Węgry wejdą w koalicję razem z Serbami tutaj i tak dalej. Szczerze, nie boli mnie to. Nie boli, a więc widzimy się w kolejnym odcinku, w którym, bo ten już trwa 30 minut, w którym zabierzemy sobie na pewno Transylwanię. Bo Wołoszczyznę już część zabraliśmy, choć, ale fatalny PiS. Dobrze, nieważne. PiS jest zawsze fatalny. Pa, cześć. Napisz komentarz, zasubskrybuj, zostaw łapkę, pa pa.